Mała? Halo? Jest tam kto? Kochani, ponieważ nie możemy spotkać się w teatrze, zakupiłam statyw, komputer, co byśmy się widzieli w całej okazałości, a że tej figury nic nie zabije, nawet żadna epidemia, to... Przepraszam, momencik, halo, jest tam kto? O Jezu, to nie to. Momencik. Halo, pani Olga? No dzień dobry, kochanieńka, co tam słychać? Tak. Ale jak nie widać? A, niżej. Tak? Tak? Dobrze. Nie no, pani Olgo, takich sportów to ja dawno nie uprawiałam, naprawdę. Ja na siłownię nie chodzę. Czyli co, na krześle tutaj tak. I co, teraz dobrze? Pani Olgo, mnie to strasznie stresuje. Ja nigdy takich rzeczy nie robiłam. Ja, wie pani, ja się nadaję tak naprawdę, żeby posprzątać, ugotować, uprać. To, co wszystko robię u pani, rozumie pani? Tak. A, oka, dobrze. O. A nie. O matko, jak rakieta! O, widzi pani Olga, jestem naprawdę bardzo zestresowana takimi rzeczami, naprawdę. No to co, to chyba mogę już zaczynać, prawda? Kochani, spotkaliśmy się tutaj, ponieważ nie możemy się spotkać w teatrze. Tak? Ale jaki głośnik? A, dobrze. O, słyszy mnie pani? No dobrze, to ja zacznę. Kochani, ponieważ nie możemy spotkać się w teatrze, tak jak mówiłam, zakupiłam statyw, co byśmy sobie porozmawiali i za każdym razem będę rozmawiała z kimś innym bardzo ciekawym. Dzisiaj sobie porozmawiamy z panią Olgą. Ale pani Olgo, w ogóle tak jak ja się dowiedziałam o tym, że ten wirus jest u nas w Polsce, to ja zwariowałam, normalnie mnie opętało. Najpierw zaczęłam sprzątać panicznie, ale dosłownie panicznie, ja wszędzie widziałam ten wirus. No to zaczęłam trzeć podłogę w salonie. Tak wytarłam tą podłogę, że się dokopałam do fundamentów. Widziała pani te moje okienka, prawda? Te moje okienka tak wszystkie pięknie wyczyściłam, że mi się normalnie ptaki odbijały i o parapet pach. No to później podjęłam decyzję, że pójdę kupić sobie jakieś rzeczy do jedzenia. No bo pani Olgo, jak nas zamkną na miesiąc, to ja co, tak o suchym chlebie i wodzie tylko to ja nie wydołam. No to poszłam do sklepu. Wymyśliłam całą choreografię, jak żeby tych klamek wszystkich dziwnych nie dotykać. No to wzięłam łokciem klameczkę, odsunęłam, nóżką drzwi przetrzymałam, drugim łokciem jakiegoś dżentelmena, co by przede mną się nie wepchnął i 1,5 metra odległości za mną miał i złapałam za koszyk. Jak złapałam za koszyk, no to pomyślałam, no to przecież to są te wszystkie bakterie, prawda? No to pani Olgo, wróciłam niestety MPK. I jak wróciłam ten MPK, to mi się przypomniało, jak ja kiedyś do teatru na Sylwestra jechałam, to tyle ludzi tam było, że ja normalnie miałam same kontakty intymne, pani Olgo. A teraz pustka, samotność, cisza. No to wróciłam do domu i mówię, trzeba się uzbroić. Założyłam te żółte rękawiczki, pamięta pani to, co sobie takie ładne kupiłam do sprzątania, maskę chirurgiczną, czepek pod prysznic, normalnie go biorę, żeby sobie włosów nie zmoczyć, to teraz pomyślałam, to zabezpieczy. Płaszcz deszczowy i gumiacz. Takie na działkę, co ja mam zawsze. I tak postanowiłam wyjść. Rozumie pani, pani Olgo? Pani Nadio? Tak? A jak pani wróciła, to pani spsikała? A na zdrowie? Ręce czy pani spsikała albo umyła? No ale oczywiście, że umyła. Ja zawsze myła ręce. Mi epidemia nie jest potrzebna do tego, żeby myć ręce. A pani umyła? No, umyła. A pamięta piosenkę, jaką uczyłam? Tak. No to teraz ładnie ją zaśpiewa. Tak. Nie, pani Nadio. Tak, pani zaśpiewa, a ja zatańczę. Pani Nadio. Proszę. I. Najpierw woda i mydełko, szuruburu, są bąbelki. Najpierw piąty, potem czwarty, trzeci, drugi, kręcę kciuki. Na zewnętrzu, przytulaski, paznokietki, znów pod wodę. I gotowe. Bardzo dobrze. Pani Olgo, ja sobie tak pomyślałam,
że ta cała kwarantanna, izolacja, to mi przypomina moją dietę, co ja kiedyś na niej byłam. Pani Olgo, ja tylko jem, nic więcej. Jem i oglądam, a jak na tych dietach byłam, Boże, ile ich jest. Marchewkowa, buraczkowa, mięsna, bezmięsna. Halo, nie, przed drzwi niech zostawi, ja na pewno nie będę wypuszczała. No dziękuję. Bezmięsna, bezglutenowa. Jak ja te wszystkie zjadłam, to ja przez tydzień się nie mogłam ruszyć. Lepiej, jak ja pojechałam nad morze, to położyłam się na kocyczku, co by się tak ładnie opalić. Więc najpierw brzuszek, potem sobie pomyślałam, że plecki. No to jak plecki, to trzeba się obrócić. A jak trzeba się obrócić, to trzeba to tak z impetem zrobić. No to zrobiłam z impetem, no i niestety się zaplątałam w ten kocyczek. A jak się w kocyczek zaplątałam, to nie mogłam się ruszyć. Więc zaczęłam robić jakieś takie dziwne ruchy, dziwne dźwięki. Pani Olgo, plażowicze wezwali Greenpeace, wrzucili mnie do morza i krzyczeli: płyń, wielorybku, płyń. Pani Olgo, najgorsze moje wspomnienie. Ale co u pani w ogóle, proszę opowiadać? Pani Nadro. Tak. Miałyśmy rozmawiać. No to przecież rozmawiamy. Ale na wideo. No przecież rozmawiamy na wideo. Ale musi mnie pani podłączyć. Gdzie panią podłączyć? No w komputerze. No to pani mówi, co robić, bo ja naprawdę nie wiem. No. Co wcisnąć? Pani znajdzie moje nazwisko. Nazwisko. Olga. Tak, naciskamy. Proszę. Nie to naciskamy. A co? O. I teraz. Tak. Trzeba nacisnąć dodaj. Dodaj. Coś się stało. Pani Nadiu, dodaj, nie zablokuj. Czyli co teraz, pani Olgo? Nie, teraz to musi pani... musi mnie pani odblokować. To jak? Pani wyjść. Wychodzę. Pani Nadiu, nie tam. Do salonu? Nie. Do łazienki? Nie. Bo na zewnątrz to ja nie będę wychodzić. W komputerze pani musi wyjść. Boże, jakie to jest wszystko skomplikowane. Jak wy młodzi możecie to robić na co dzień, no? Dobrze, jestem. Naciska pani ten krzyżyk w prawym górnym rogu. Prawy górny róg. Krzyżyk, naciskam, hop. I teraz, szuka pani mojego nazwiska. Olga, jest. Odblokuj. Odblokuj. Dodaj. Dodaj. No i jestem. Mój Boże, pani Olgo, ale jak pani źle wygląda, co się stało? Pani jest jakaś niedożywiona, to może ja pani słoiczki przywiozę, co? Słoiczki z kapustką, z bigosikiem, szyneczkę jakąś dodatkową, serniczek, torcik, ten co pani lubi. Może jakiegoś owocka, dożywimy. Pani i pani Norbert będą na pewno szczęśliwi. A przecież Norberta nie ma. A gdzie jest? No przecież pojechał na Bali. Jakiej Bali? Co to Balia? Na Bali, nie do Bali, pani Nadiu. A co on tam robi, Bidok jeden? No przecież pojechał tam jakiś czas temu, nie wiadomo teraz kiedy wróci. O matko, to pani jeszcze taka dodatkowo samotna, ale pani Olgo, wie pani co? Ja zadzwonię do pani później, ale... bo ja mam tutaj torcik w piekarniku, pani Nadiu. Ja muszę go kremikiem zalać i ja muszę pani go skonsumować, Nadiu, miałyśmy bo porozma... to wszystko tak strasznie zestresowało, ale pani tak Nadiu, strasznie zestresowało, halo? Że ja wchodzę w grupę ryzyka. Pani Nadiu! Zaraz będę miała cukrzycę, albo niedokrwienie, albo nadciśnienie, albo podciśnienie, albo nadtarczycę, pani albo Nadiu! Podtarczycę. Pani Olgo, pani dobra, Nadiu! To ja kończę, moja kochana, zadzwonię do pani później, całuję moją... Boże święty, co to jest te internety? Przecież człowiek sobie nie może dać z tym rady. Ja nie wiem, jak mogą ludzie tak na co dzień... Jakby nie można tak człowiek z człowiekiem, tak normalnie, po prostu, w cztery oczy i tak... Tak, pani Olgo, kochana? Jakiej wizji? O, to co? To się żegnam.